To dr Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Przede wszystkim podziękować jeszcze raz za możliwość wypowiedzenia naszych myśli i przedstawienia naszych problemów środowiska aptekarskiego, naszych polskich aptek. Jeśli chodzi o racjonalną gospodarkę, lekiem, tutaj problem w Polsce jest przeogromny. Tak jak mówiliśmy poprzednio, w Polsce panuje swoiste Eldorado. Jeśli chodzi o rynek farmaceutyczny i sprzedaż leków w Polsce, ten rynek w tym momencie w naszej ocenie, jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne i wydawanie naszych ciężko zarobionych pieniędzy w postaci składek do Narodowego Funduszu Zdrowia, absolutnie nie jest w pełni racjonalnie kontrolowany. Jak widzimy, na rynku istnieje szereg dziwnych dosyć akcji promocyjnych, a to sprzedaż za jeden grosz, a to sprzedaż za złotówkę dopłaty do leków i Ale... to i różnego rodzaju karty rabatowe, karty zachęcające do sprzedaży, ponieważ no, za tymi kartami stoją różnego rodzaju gadżety, takie jak patelnie, garnki, noże i inne akcesoria. W związku z tym e, uważamy, że jest to sytuacja wielce nienormalna i e, my tak naprawdę należymy tutaj do jednych z, nie, z nielicznych krajów e, w Unii Europejskiej, bo cały czas już e, bierzemy przykład z innych państw Unii Europejskiej. I uważamy, że no należymy tylko w zasadzie razem z Litwą do tej grupy państw, gdzie sytuacja jest wysoce nienormalna i wymaga jak najszybszych zmian ustawowych, bo jak widzimy, liberalizm w Polsce nie powinien absolutnie dotyczyć sprzedaży leków. To takie modne słowo ale mimo że gospodarki zachodnie są wysoko rozwinięte i stosują tak zwaną gospodarkę rynkową, to one mimo wszystko pilnują rynku leków, pilnują zasad sprzedaży tych leków i absolutnie nie jest to rynek puszczony na żywioł. Dlatego my, jako Naczelna Rada Aptekarska, przedstawiciele środowiska aptekarskiego, uważamy, że jest szereg istotnych spraw, które należy jak najszybciej przeprowadzić w postaci zapisów ustawowych, ponieważ, no, jak widzimy, absolutnie życie zupełnie inaczej weryfikuje to, co się dzieje akurat na tym rynku. Trzeba sobie powiedzieć, że od 2002 roku, kiedy zostały wprowadzone Yy, deregulacje, bo w naszej ocenie to były deregulacje, mianowicie yy, wprowadzenie tak zwanego yy, słowa cena urzędowa maksymalna miało w pierwotnej wersji obniżyć cenę leków dla pacjenta, a tak się niestety nie stało. Yy, te wszystkie sprzedaże jednogroszowe, jednozłotówkowe dotyczą tylko bardzo wąskiej grupy pacjentów, mimo że one są dosyć mocno nagłaśniane i wrażenie jest takie, że to w całej Polsce panuje ten system, i że w całej Polsce pacjenci mają dostęp właśnie do tego rodzaju promocji, do tego rodzaju tanich leków. Wcale tak nie jest. Te promocje dotyczą tylko wybranych aptek, wybranych grup pacjentów. To przeważnie zachodzi w dużych miastach, natomiast w mniejszych miejscowościach, w małych miejscowościach, absolutnie pacjenci. Nie mają dostępu do tego typu leków i absolutnie nie mają możliwości zakupu. W związku z tym rozwinęła się nawet takie pojęcie jak turystyka lekowa. No jest to już kuriozalna sytuacja. Pacjenci jeżdżą do odległych miejscowości, tracą czas, tracą pieniądze, a my uważamy, że ceny leków takie w innych krajach Unii Europejskiej powinny być stałe pacjent powinien płacić w każdej miejscowości tyle samo. Niedawno wytworzyła się, niedawno właśnie już wcześniej poruszałem w audycji telewizyjnej, ukazał się taki artykuł, że my, aptekarze, chcemy droższych cen leków z całą odpowiedzialnością dementuje to. Naszy, y, naszym celem nie jest podniesienie ceny leku absolutnie. My chci, chci, chcielibyśmy, aby nasi pacjenci płacili zdecydowanie mniej, bo cena leku w Polsce, co tu dużo y, mówić, no, jest, jest dosyć wysoka. Poza tym odpłatność za leki w naszym kraju y, jest jedną z najwyższych, ponieważ przeciętnie polski pacjent dopłaca do przeciętnego opakowania w granicach 70% za opakowanie, natomiast w innych krajach, tak jak na przykład ciągle się powtarzam tu Irlandię, bo to jest taki dobry przykład w ocenie niektórych, to tam pacjent płaci w granicach 40%, więc to są diametralne <coughs> różnice i my wcale jako polscy pacjenci nie zasługujemy, bo każdy z nas jest pacjentem. W w pewnym momencie, nie zasługujemy na to, żeby aż tak dużo dopłacać do leków. I w związku z tym uważamy, że jeżeli w Polsce firmy farmaceutyczne dają bardzo wysokie rabaty poprzez określone hurtownie do określonych aptek, to te rabaty powinny być przełożone w skali całego kraju na obniżenie ceny leku. No nie może być sytuacja, w której... Hmm, Wynegocjowany limit w Ministerstwie Zdrowia na dany lek no, praktycznie rzecz biorąc nie obowiązuje od momentu wynegocjowania, bo już następnego dnia e, firmy dają na tenże lek, zdecydowanie duże rabaty dla poszczególnych aptek. No to jest sytuacja kuriozalna. Albo wprowadzimy stałe ceny leku i będziemy kontrolować ten rynek. Rynek, który w końcu yy, na refundację składają się nasze składki. Każdy z pacjentów płaci yy, i na, na Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym te pieniądze muszą być bezwzględnie, racjonalnie wydatkowane, a przede wszystkim no, w sposób zdecydowany kontrolowany. Te dzisiejsze akcje, które zauważamy w naszych aptekach, jednogroszowe sprzedaże i, i te obniżki cen leków w stosunku do innych aptek, no to są trzeba sobie powiedzieć otwarcie pokrywane nie z pieniędzy przedsiębiorcy prowadzącego aptekę, ale z pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia. I myśmy te mechanizmy przedstawiali niejednokrotnie w Ministerstwie Zdrowia, dając na konkretnych przykładach e, e, sposób sposób e, właśnie realizacji e, tych dopłat i obniżania e, tych cen leków. I tak naprawdę to wychodzi na to, że po prostu my jako społeczeństwo poprzez te promocje jesteśmy e, no, niestety okradani, a tak naprawdę wytworzyła się atmosfera podziału na tak zwane apteki dobre, te, które dają te promocje, i na apteki złe, które nie dają, tylko trzeba sobie zdać też, z tego sprawy, że apteki, które nie mają tego typu promocji, to są ze wszechmiaru uczciwe apteki. Tylko problem jest taki, że one żadną miarą nie dostaną absolutnie takich rabatów, jakie dostają apteki no, określone, apteki przeważnie mniejsze, większe sieci, ale to są właśnie najczęściej właśnie występują tego typu rabaty, właśnie w takich aptekach. My natomiast uważamy, że i niestety pacjent stał się narzędziem do przejmowania rynku, bo to jest wykorzystywane właśnie do przejmowania rynku. Te apteki i te firmy, które w ten sposób robią, no niestety powodują, że pacjenci no, z naturalnych pobudek idą tam, gdzie są takie dziwne promocje, omijają apteki rodzinne, omijają apteki osiedlowe. Z czasem te apteki mogą zniknąć z naszego polskiego rynku i wtedy na pewno sytuacja, Polskiego pacjenta się zmieni, bo już nie będzie wtedy promocji jednozłotówkowych, nie będzie wtedy gadżetów, nie będzie wtedy dopłat do leku i mamy na to przykład, ja często powtarzam przykład Norwegii gdzie e, trzy sieci przejęły rynek i w, trzeba sobie powiedzieć, że z 440 aptek w 2001 roku, tak przynajmniej to się zaczęło. Dzisiaj w Norwegii są tylko 22 apteki prywatne, ale niestety e, po przejęciu tego rynku wcale nie nastąpiła obniżka cen leków, e, nie nastąpiły absolutnie żadne udogodnienia dla pacjentów, wręcz przeciwnie, e, poziom obsługi w aptekach się zmniejszył, dostępność do leków się zmniejszy, a ponieważ firmy wprowadzają na rynek tylko swoje określone leki czyli asortyment tak naprawdę się zmniejszył. Cena wcale nie spadła, wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach wzrosła, bo te ceny się ustala w stosunku do miast, regionów. I nastąpiła przede wszystkim tak zwana magdonaldyzacja aptek, gdzie wcale nie zależy tym aptekom na tak naprawdę racjonalnej gospodarce lekiem, tylko zależy jak największej, na największej sprzedaży leku, bo jest to już w tym momencie zwykła komercja i jak największy y, sposób na zdobycie dochodu. Nie chcemy, żeby coś takiego nastąpiło. My oczywiście, tak jak powiedziałem poprzednio w audycji, oczywiście żyjemy ze sprzedaży leku jako aptekarze, ale też musimy mieć pełną świadomość i tego, że i mamy taką świadomość, że lek stosowany w nadmiarze jest trucizną i nie ulega żadnej wątpliwości, że te racjonalne względy, które, no, którymi się kierujemy, no, muszą mieć pewne granice. Dzisiaj. I te granice się zatracają. Poprzez te dziwne promocje chcę powiedzieć, że nastąpił niekontrolowany popyt na leki nastąpiła nastąpił znaczny wzrost kwot refundacyjnych. Nie mamy absolutnie żadnej epidemii. Nie mamy wzrostu zachorowań na choroby krążeniowe, na choroby nowotworowe, na cukrzycę, bo przecież insuliny idą jak świeże bułeczki za, za ten jeden przysłowiowy grosz. Tylko konsekwencją tego są duże ilości leków przeterminowanych, nawet nieotwartych opakowań, które się później znajdują w specjalnych pojemnikach utylizacyjnych w naszych aptekach. Na śmietnikach też mamy takie przecież sygnały. Ja tu podaję taki koronny przykład w Poznaniu w zeszłym roku tylko od, od stycznia do października to są dane oficjalne, które można znaleźć na stronie internetowej zebrano w samym Poznaniu 11 ton leków, które absolutnie nie były zużyte, nawet i otwarte, więc to nie może być taka sytuacja i dlatego my mamy szereg postulatów które powinny być wprowadzone jak najszybciej do legislacji polskiej, do ustaw. No niestety nie mamy żadnych ustaw od Praktycznie początku przejęcia władzy przez obecną, obecnie rządzących oczekujemy na to z dużym zniecierpliwieniem. Zapowiedzi były wielkie, ale rzeczywistość jest taka, że w zeszłym roku prawo farmaceutyczne, którego, no, na które mieliśmy pracować, ten projekt 26 marca zeszłego roku został Niestety zawieszony, w ogóle wstrzymane zostały prace, czyli powiedzmy sobie otwarcie, został wyrzucony do kosza. Na jego miejsce powstała komisja, do której nie weszli absolutnie aptekarze praktycy. Nie było żadnej możliwości wprowadzenia aptekarzy praktyk, którzy mogliby w dużej mierze pomóc i wesprzeć to ustawodawstwo. Nie wiemy absolutnie, jakie są założenia, nie wiemy, co ta komisja wypracowała. Nasza ocena jest bardzo smutna, bo każda komisja, jaką się powołuje, no to chyba się powołuje w tym kraju po to, żeby odłożyć pracę po prostu od kalendarza Grekas i w tym momencie nie mamy absolutnie prac nad ustawą. Później była. Jeszcze tylko dodam króciutko zapowiadana przez ministerstwo zdrowia ustawa tak zwana refundacyjna, która miała uregulować stałe ceny leków na wszystkich poziomach, miało uregulować wiele aspektów dotyczących marsz. No i niestety zapowiedzi były bardzo szumne. Były zapowiedzi, że już ma się ukazać w styczniu do opiniowania ta ustawa, później w lutym, później mieliśmy na białym, podsumowaniu Białego Szczytu jeszcze w Elwederze z, w marcu, kiedy jeszcze prezydent zorganizował tą debatę w Belwederze. Były informacje, panie minister, że już wkrótce, już wkrótce będą prace. No do dzisiaj nic nie mamy i jesteśmy po prostu rozgoryczeni, bo indywidualne aptekarstwo polskie niestety chyli się ku upadkowi i nie chcemy absolutnie doprowadzić do sytuacji takiej, gdzie sieci przejmą ten rynek i w konsekwencji może się zdarzyć coś takiego, że absolutnie ministerstwo i rząd polski nie będzie miał żadnego wpływu na mm, jakąkolwiek e, jakiekolwiek, jakąkolwiek kontrolę tego rynku. Tego się obawiamy. Wiele tych obaw, wiele spraw, które poruszył dr Grzegorz Kucharowicz, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, rozpoczynając od składek, które płacimy, składek NFZ-u, o akcjach promocyjnych, jeden grosz, jedna złotówka, karty rabatowe e, i też przy okazji patelnia. O turystyce lekowej.